za wami pierwsze spotkanie u nas w Biznes Lidze w tym nowym sezonie. Powiedz, jak wrażenia, czy spodziewajcie się tak łatwej przeprawy? No, łatwo tak nie było, bo do pierwszej bramki to goście grali dobrze. W sumie nie mieli nikogo na zmianę, a boisko jest trochę większe niż na tamtych, co graliśmy, także to na pewno miało jakiś tam wpływ. Tak niby wynik był, ale druga połowa była na 1-1, także nie było tak łatwo znowu. No właśnie, prowadziliście już 6-0 w tym spotkaniu, później chyba lekko spuściliście stronę. No to już tak było, że drużyny troszkę takie roszady się porobiło. Bardziej może do przodu, nieraz jakieś straty były, no i tak wyszło. W poprzednim sezonie możecie zliczyć do udanego. Teraz widać, że drużyna wyciągnęła wnioski i gra na ciebie, wiedząc, że masz ten młotek w tej lewej nodze. Znaczy nieraz może tam siądzie, ale w zeszłym sezonie też by było dobrze, bo jakby nie te walkowery, co nie mieliśmy składu tam, bo to były i ujemne punkty. Także wystarczyło jeden walkower mniej i by było, byłoby zawsze tam wyżej jakąś pozycję, ale jakoś tak wyszło, że z frekwencją nie było za dobrze. Jaki cel ten na ten sezon? No zobaczymy, jak będzie w następnych meczach, bo u nas też właśnie ciężko jest z tą frekwencją, bo tam na zmiany robimy, także za tydzień może już być dużo gorzej, bo już parę osób nie będzie. Także no jakby był cały czas skład, no to myślę, że tam o czołówkę można by tak przynajmniej o czwórkę zagrać. No nie znamy tych drużyn, jedynie jedna jest z tamtego sezonu z nami, także ciężko powiedzieć. Po paru kolejkach będziemy wiedzieli.